Warszawie tutaj to nikogo innego nie ma, są ci od tej swojej Matki Boskiej. Na dwoje babka wróżyła, proszę Państwa. Jesteśmy po prostu na tamce, jeżeli Państwo nie poznają Muzeum Chopina, no to przecież to jest... A tutaj są te, proszę Państwa, właśnie żebrako dziady. Ciągle po denaturacie, ciągle nie mają co jeść. No to do zakonnicy, która tu z Wisły waży zupę. I ta zakonnica wszystko robi pod pretekstem, bo mówili, że ona najchętniej to chciałaby prześwięcić, przepędzić, przegonić. No tutaj pod 35 właśnie tamka, prawda? Klasztor. No i jeszcze raz, proszę Państwa, jako że na dwoje babka wróżyła, jesteśmy w Warszawie. Nie ma tutaj ludzi prawosławnych, szybko spieszą zaraz potem na mszę. Nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. I po prostu, wiecie Państwo, ciągle po denaturacie i tam na Sapieżyńskiej mówią, to awanturę zrobili po pijaku, no to jak to, jeść dają i jeszcze awanturują się. Także tamka 35, po trzecie, proszę Państwa, po czwarte, po piąte, nieważne. To jest ulica Tamka, po czwarte, Muzeum Chopina, Tamka, po piąte, 35.